Jadąc trasą z Warszawy do Gdańska, tuż po przekroczeniu granicy Mazur już z daleka widzimy ogromne zamczysko stojące na wzgórzu. Ta twierdza już od średniowiecza stała na straży rubieży państwa krzyżackiego, a dla wszystkich gości, którzy wjeżdżali do tego państwa, miała być wizytówką potęgi i mocy, jaką udało się stworzyć krzyżakom tu, na terenach podbitych Prusów. Położony w dolinie, na naturalnym wzgórzu, otoczony bagnami i rozlewiskami rzeki Nidy, zamek po dzień dzisiejszy robi ogromne wrażenie. U jego podnóża Krzyżacy założyli miasto, które swoją nazwę bierze właśnie od tego zamku. Neidenburg, czyli zamek położony nad rzeką Nidą. Poznajmy dzisiaj jego historię i tajemnice. Już na samym początku trzeba powiedzieć, że Nidzica jest wybitnym dziełem późnej architektury zamków budowanych tutaj w państwie krzyżackim. Ten zwykły prokuratorski zamek jest zbudowany z zadziwiającym rozmachem. Po wyjściu z bramy naszym oczom ukazuje się imponująca wschodnia fasada tego zamczyska z wysuniętym wejściem bramnym oraz z flankującymi go dwiema ogromnymi wieżami. I choć ta budowla została zbudowana w stylu gotyckim, to jednak w tym miejscu widać, że architekt postanowił nadać jej elementy poprzedniej epoki. Zrobił taki ukłon w kierunku epoki romańskiej i wprowadził tu elementy romanizujące. Kiedy obserwujemy wieżę, widzimy, że ta wieża spięta jest takimi wypustkami, tak zwanymi lizenami, które w górnej części zakończone są okrągłołukowym fryzem arkadowym. Dzięki temu ta ogromna, potężna, toporna, jakby nie było, budowla wydaje się lekka. Ten ganek obronny na samej górze wyróżniony jest z całej wieży również okrągłołukowym fryzem arkadowym, dzięki czemu te wieże, choć tak naprawdę pełniły tylko funkcję obronną i miały odstraszyć wroga, są takie lekkie i piękne, tak trzeba by to powiedzieć. Przyglądając się uważnie tej fasadzie, to widać również, jak budowano i z czego budowano ten zamek, bo w dolnej partii zbudowany jest on z zwykłego polnego kamienia, którego pełno tu wokół na Mazurach, a później oczywiście zaczyna się gotycka cegła. Widzimy też, że cały zamek tak naprawdę jest łaciaty. Widać tutaj starą gotycką cegłę, ale widać też dużo nowej cegły. Tam, gdzie jest nowa cegła, to tak naprawdę ślady po ostrzale, jakiego dokonała Armia Czerwona w roku 1945. Tu nie toczyły się jakieś wielkie walki, ale Armia Czerwona stała w charakterystycznym miejscu i ostrzeliwała ten zamek. Zaskakujące jest to, że choć fasada wschodnia jest tak imponująca, to przedzamcze, podzamcze tego zamku jest takie bardzo skromne. Większość budowli tutaj powstałych pochodzi z XVI wieku. W średniowieczu dostępu do zamku od tej strony broniła sucha fosa, która znajdowała się mniej więcej w tym miejscu. Aby ją pokonać, trzeba było przejść przez most zwodzony.
Po tym moście zwodzonym mamy takie dwie pamiątki, które znajdują się wysoko nad bramą, takie dwa otwory po łańcuchach do mechanizmu, który powodował, że ten most mogliśmy opuścić albo podnieść. Następnie wchodzimy do przejścia bramnego. Przy przejściu bramnym warto zwrócić uwagę na te kamienie, które ściągnięte zostały przez budowniczych aż z Gotlandii. Ponoć są tak twarde, że żadna ówczesna artyleria nie była w stanie skruszyć tych kamieni. Wpatrując się w otwór bramny, widzimy, że brama budowana jest pod lekkim skosem. Natomiast kiedy wchodzimy już do samej bramy, zauważamy pozostałości po czymś, co mogło być miejscem na kolejne zabezpieczenie tej twierdzy, czyli kratę, która była spuszczana od góry. Jest to tylko hipotetyczne spostrzeżenie, dlatego też, że pewne dokumenty mówią, że nad bramą mogła znajdować się kaplica lub pomieszczenia prokuratora. Tuż za kratą znajdowała się brama. Brama, która była ryglowana przez ogromną belkę, którą wsuwano w specjalnie przygotowany na to otwór. Ten otwór jest widoczny po dzień dzisiejszy. I nawet jeśli nie było tutaj kraty, a była zwykła brama, solidnie oczywiście wykonana, solidne drzwi, które były potem zaryglowane taką ogromną belką wsuwaną w ten otwór, to myślę, że była to solidna przeszkoda dla wroga, który chciał zdobyć ten zamek, a również solidne zabezpieczenie dla jego mieszkańców. No i po przejściu bramy wita nas już dziedziniec. Po wyjściu z bramy wchodzimy na przestronny dziedziniec. Dziedziniec otoczony z wszystkich stron budynkami, ale tak naprawdę najważniejszym budynkiem jest dom główny, który jest charakterystycznym budynkiem dla każdego zamku krzyżackiego. W tym domu głównym w przyziemiu znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, na pierwszym piętrze sale reprezentacyjne, a na strychu zwykle spichlerz. Z innych pomieszczeń, które znajdowały się tu na zamku, to inwentarz Komturii Ostruckiej wymienia specjalną salę dla Komtura Ostruckiego, takie pokoje gościnne, które miał tutaj na zamku w Nidzicy. Oczywiście pomieszczenie dla prokuratora, którego siedzibą był ten zamek. Ale też tu w przyziemiach znajdowały się stajnie, prochownie, słodownie, browar, młyn. To wszystko, co pozwalało takiej twierdzy przez długi czas bronić się na wypadek ataku wroga, ale też pozwalało mieszkającym tutaj braciom dobrze funkcjonować. To oni przecież zarządzali całym terenem znajdującym się wokół zamku. Jak każda dobra twierdza, również zamek w Nidzicy posiadał swoje własne źródło wody. Źródło, które znajdowało się głęboko pod ziemią, bo ta studnia jeszcze w XIX wieku miała 30 metrów, to znaczy na 30 metrach, 29,5 metra, mówią dokładnie zapiski, znajdowało się lustro wody. W czasach krzyżaków dziedziniec w gotyckim zamku otoczony był drewnianym krużgankiem, który stanowił ciąg komunikacyjny między pomieszczeniami znajdującymi się tu na pierwszym piętrze. Oczywiście w głównym budynku były to pomieszczenia reprezentacyjne. Świadczą chociażby o tym te bogato zdobione portale. Spróbujmy przez ten portal wejść do najpiękniejszej sali w tym zamku. I tak oto znajdujemy się w najpiękniejszej sali budynku mieszkalnego, w tak zwanej sali rycerskiej, w której dzisiaj odbywają się koncerty i wszystkie wydarzenia kulturalne ważne dla miasta Nidzicy, ale też można tu mieć wesele. Natomiast w czasach krzyżaków ta wielka sala dzieliła się na trzy części. W tamtej części przede mną znajdowała się kancelaria prokuratora. Tu, gdzie stoję, był refektarz, a więc tu jadali krzyżacy, a w tamtej części, z takim małym pomieszczeniem, znajdowała się kaplica. Wszystkie pomieszczenia, te główne reprezentacyjne pomieszczenia w zamku miały wysoki standard. Tu chociażby widzimy, że każde pomieszczenie zwieńczone było sklepieniem gwieździstym, a z zewnątrz budynek mieszkalny ma takie charakterystyczne wzory wykonane z zędrówek.
Kiedy przyglądamy się strukturze tych ścian, to widzimy na nich, pośród czerwonej cegły zwanej wiśniówką, również takie ciemne wzory w formie rombów z innej cegły, tak zwanej zędrówki, która była wypalana wprost do zeszklenia. Zwykle tą cegłówkę bardzo twardą stosowano przy budowie fundamentów, przy budowie takich miejsc, gdzie działały wielkie obciążenia, ale potem w gotyku wykorzystywano ją również do celów dekoracyjnych. I tak właśnie tu w Nidzicy cały główny dom mieszkalny z zewnątrz ozdobiony jest takimi wzorami właśnie z tej zędrówki. Dzięki czemu ta bądź co bądź toporna budowla zyskuje takie swoiste piękno, widoczne już z bardzo daleka. O tym, że w tej sali znajdował się refektarz, w którym nie tylko krzyżacy jadali, ale też przyjmowali co bardziej znamienitych gości, świadczy fakt, że na jednej ze ścian nad wejściem zachował się fresk z roku 1480, fresk, na którym widzimy chustę świętej Weroniki. Co więcej, tą chustę trzyma sama święta Weronika, a tej chuście pokłon oddają aniołowie. Ta chusta w duchowości prawosławnej nazywana jest mandylionem, twarz nie ręką ludzką malowana. Tak mówiono o tym wizerunku Jezusa Chrystusa. Co więcej, zastosowano tutaj tego typu malarstwo, że w której części refektarza byśmy nie byli, oczy Jezusa ciągle patrzą na nas. Tu w refektarzu znajdował się również inny fresk, fresk świętego Jerzego, który poskramia smoka. Dzisiaj go nie widzimy, ale zgodnie z tym, co opowiada nam historia drugowojenna, ta piękna sala została zniszczona przez żołnierzy rosyjskich, bo tu do tej sali wpadła bomba, która zniszczyła te pomieszczenia od strychu aż po samą piwnicę, czy też po pomieszczenia przy ziemi. Kiedy po wojnie przystąpiono do rekonstrukcji tego zamku, ówczesny architekt, który zajmował się rekonstrukcją właśnie zamku w Nidzicy, pan Lucjan Czubiel, zaproponował, aby nie rozbierać tego zamku i nie wywozić cegieł na odbudowę Warszawy, ale właśnie udostępnić ten zamek jako miejsce szerzenia kultury dla ludzi, którzy przeżyli wiele trudnych doświadczeń, wiele cierpień w czasie II wojny światowej. I tak to dzięki niemu mamy tą pięknie odrestaurowaną salę. I być może przed tym, jak bomba trafiła tą salę, fresk ze świętym Jerzym znajdował się na ścianie, która rozdzielała poszczególne pomieszczenia. Oddzielała refektarz, kancelarię prokuratora, od też pomieszczeń z kaplicą. Kancelaria prokuratora znajdowała się dokładnie tam, gdzie dzisiaj jest scena. Prokurator miał w swoich pomieszczeniach naprawdę wysoki standard, bo oprócz tego, że pomieszczenia były dobrze nasłonecznione, było tam dużo światła, są duże okna, to znajdowała się również średniowieczna ubikacja, czyli wykusz. Jesteśmy na zewnątrz, dokładnie pod salą, w której miał mieszkać prokurator, ewentualnie miał przebywać od czasu do czasu komtur ostrucki. I tu widzimy taki balkonik. Ten balkonik nazywa się fachowo wykuszem i jest niczym innym jak średniowieczną toaletą. Zamek w Nidzicy tym różnił się od wielu innych warowni krzyżackich, że nie było tu tak zwanego danskera czy też gdaniska, więc wieży, w której lokowano toalety. Wówczas taka wieża zwykle stała gdzieś nad fosą, do której spadały nieczystości. Tu w Nidzicy zastosowano więc inne rozwiązanie. Jako że nie było wokół zamku fosy, dlatego też zbudowano właśnie te wykusze, które znajdujemy po jednej i po drugiej stronie zamku, i te wykusze właśnie służyły jako toalety dla mieszkańców tego zamczyska. Istnieje również przypuszczenie, że ta sala z wykuszem nie była salą prokuratorską, ale była salą reprezentacyjną, takim pokojem gościnnym dla komtura ostruckiego, który mógł mieć tu również swoje pomieszczenia. A prokurator miał swoją izbę, swoje biuro w części zamku, tam gdzie znajdują się wieże, tam gdzie była brama wjazdowa.
Bardzo ciekawym, nietypowym i charakterystycznym dla tego zamku elementem jest niewielka kapliczka znajdująca się w południowej części tego reprezentacyjnego budynku mieszkalnego. Położenie kaplicy jest nietypowe, dlatego że jesteśmy w średniowieczu, a w średniowieczu wszelkie budynki sakralne, kościoły, ale również kaplice w zamkach były orientowane, czyli skierowane ku wschodowi. Ta kaplica znajduje się w części południowej. Istnieje przypuszczenie, istnieje teoria, że kaplica dla zakonników mieszkających tu na zamku znajdowała się w części wschodniej zamku w pomieszczeniu nad bramą wjazdową. Jednak jaką rolę wówczas pełniłoby to miejsce? Ta kaplica swój pierwowzór bierze w nieco starszym od Nidzicy zamku, czyli zamku w Olsztynku, ale tam niestety w wyniku różnych perypetii historycznych i przebudów zamku kaplica się nie zachowała, a tu w Nidzicy ciągle cieszy oko. Kapliczka znajduje się w takim trójbocznie zamkniętym wykuszu, który również pięknie wygląda z zewnątrz. Na suficie widzimy piękne sklepienie krzyżowo-żebrowo, oryginalne sklepienie, dobrze zachowane. Tu żaden pocisk nie trafił tej niewielkiej kapliczki. Tu również możemy podziwiać freski. Freski z okresu gotyku, freski średniowieczne, które mają przedstawiać niektóre z nich, sceny biblijne, chociażby pokłon trzech króli. Jak również gdzieś tu powinien być fresk dotyczący męczeństwa 10 000, jak również powinni być gdzieś ewangeliści, ale ja osobiście widzę tu chyba być może Adama w raju albo człowieka spętanego w grzechy. Tego niestety nie jestem w stanie odczytać z tych malowideł z okresu gotyku. Natomiast to, co jest też bardzo ciekawe i bardzo czytelne, to jest oryginalna gotycka posadzka, która zachowała się bardzo dobrze w tym miejscu i to jest niesamowite, że możemy chodzić po tych samych płytkach, po których chodził komtur, prokurator, a kto wie, może nawet jeden z wielkich mistrzów krzyżackich. Jak już powiedzieliśmy, ostatnie, trzecie piętro domu mieszkalnego zajmował spichlerz, który znajdował się dokładnie nad salami reprezentacyjnymi i tuż pod dachem. Tu trzymano wszystko w tym spichlerzu, co miało pomóc przetrwać załodze, przetrwać nawet dwuletni okres oblężenia. Wokół tej jednej wielkiej sali znajdował się krużganek obserwacyjno-obronny. Ten niewielki, bardzo wąski krużganek, który obiega zamek z trzech stron, krużganek z dużą ilością małych okienek dawał niesamowite możliwości obserwacyjne i obronne, jeśli chodzi o tą twierdzę. Zamek stoi na wzgórza, zatem widok z tych okienek rozpościera się na kilkanaście kilometrów w dal. A zatem wystarczył właściwie jeden wartownik, który obchodził solidnie krużganki wokół zamku, aby rycerze mieszkający w tej twierdzy wiedzieli, czy zbliża się jakieś zagrożenie, czy ktoś nadciąga w kierunku zamku, czy też tego dnia będzie spokojnie. Tym krużgankiem wiąże się jeszcze jedna z najsłynniejszych nidzickich legend, bo to z takiego krużganka, bądź też z murów miejskich, jeden z Nidziczan, podczas gdy w czasie potopu szwedzkiego miasto oblegali z tamtej strony Tatarzy, ten mieszczanin wystrzelił kulę armatnią, która miała zabić wodza tatarskiego, który spożywał jakiś poranny posiłek przy wielkim głazie, który znajduje się kilka kilometrów od Nidzicy. Ta kula oczywiście zabiła woza tatarskiego. Mieszczanie spodziewali się, że miasto zostanie spalone i zniszczone w ramach zemsty, ale okazało się, że efekt był zupełnie odwrotny. Tatarzy wycofali się spod miasta. Ale
O tej historii opowiemy w innym odcinku Mazurskich Tajemnic. Oprócz krużganków rolę obserwacyjną pełniły również te dwie wysokie wieże, z których widać jeszcze lepiej okolice. I tam niewątpliwie w średniowieczu również byli obserwatorzy, wartownicy. Natomiast na samym dole tych wież, a więc w ich przyziemiu, w lochach, przygotowywano zwykle cele dla wszystkich nieszczęśników, którzy podpadli krzyżakom. Tam zazwyczaj były cele więzienne. Czas najwyższy postawić pytanie, kiedy powstała ta warownia. Otóż istnieje dokument z 27 września roku 1359, w którym to wielki mistrz krzyżacki Winrich von Kniprode nadaje niejakiemu Zbylutowi 15 łanów i 5 murg na prawie chełmińskim, aby mógł założyć sobie wioskę w zamian za służbę wojskową, służbę rycerską. Ta wioska Zbyluty po dzień dzisiejszy istnieje tu w okolicach Nidzicy, zaledwie oddalona jest od miasta jakieś 11-10 km, ale w tym zapisku, w tym dokumencie sugeruje się już, że tu w Nidzicy istniał jakiś ośrodek obwarowany, w którym można było taki dokument nadać. A zatem być może już wtedy stało tu jakieś zamczysko. Nie był to zamek murowany jak ten, ale najprawdopodobniej jakaś drewniana warownia lub zaczątki tego, co dzisiaj widzimy. Kolejna wzmianka o zamku pochodzi z kroniki Wiganda z Marburga, który opisuje, że 27 września 1376 roku wojsko litewskie pod wodzą Kiejstuta wtargnęło do państwa krzyżackiego od strony Mazowsza, przechodząc brud na rzece w okolicach Działdowa. To wojsko wkroczyło na tereny państwa krzyżackiego, tutaj na tereny Komturii Ostródzkiej, i spustoszyło strasznie te tereny, biorąc wiele osób w niewolę. Ale kiedy dotarli pod Nidzicę, gdzie był dobrze ufortyfikowany castrum, czyli zamek, postanowili wycofać się tą samą drogą na Mazowsze. Historycy jednak stawiają pytanie, czy chodziło o ten zamek, czy też być może była jakaś inna warownia, która stała w okolicach dzisiejszego zamku. Pierwsza wzmianka o budowie konkretnie tego zamku pochodzi z roku 1399. Wtedy to wielki mistrz krzyżacki nakazuje mistrzowi murarskiemu z Bytowa przyjazd tu do Nidzicy, aby obejrzeć dom. Wówczas Bytów i Ragneta były największymi placami budowy w państwie krzyżackim, a mistrz murarski przyjeżdża do Nidzicy, aby oszacować, co dalej powinno być zbudowane w Nidzicy, oszacować koszty, zobaczyć projekt. A zatem wtedy przynajmniej główny budynek, czyli dom, musiał już tu w Nidzicy być pobudowany. Krzyżacy prowadzili bardzo szczegółową buchalterię, która po dzień dzisiejszy jest źródłem wielu badań, jest dobrym źródłem dla historyków. Z tych źródeł dowiadujemy się, że chociażby w roku 1404 tu na wymalowanie kaplicy w Nidzicy poniesiono spore koszty, a malarz mistrz Piotr otrzymał chociażby 2,5 grzywny na wymalowanie deski ołtarzowej. Sugeruje to, że w roku 1404 zamek był na tyle gotowy, na tyle już zbudowany, że można było upiększać jego wnętrze. Zdaniem badaczy, zdaniem historyków, biorąc pod uwagę wydatki poniesione przez krzyżaków na zamek w Działdowie i w Nidzicy, około 1407 roku ten zamek był już gotowy.
U podnóża zamku Krzyżacy lokowali miasto. To miasto, podobnie jak zamek, miało pełnić rolę wizytówki państwa krzyżackiego. Niedaleko było Mazowsze, niedaleko była granica. Dlatego też Krzyżacy, projektując to miasto, zadbali o wszystkie jego detale, o wszystkie jego szczegóły. Można by nawet zaryzykować, że była to optyczna wizytówka potęgi państwa krzyżackiego w momencie największego rozwoju tego państwa, przed bitwą pod Grunwaldem. I tak oto miasto otoczone było murami obronnymi. Do miasta od strony Mazowsza można było wjechać przez bramę nazywaną Bramą Polską. Z miasta można było wyjechać bramą nazywaną Bramą Niemiecką. Do zamku można było przejść przez furtę w Wieży Wiatrów. W mury obronne wpisany był również kościół. Co więcej, ten kościół wraz z zamkiem, można zaryzykować takie stwierdzenie, tworzy jedno ramię krzyża, a brama polska i niemiecka drugie, a więc układ miasta był idealny. Dodatkowo, aby wzmocnić walory obronne miasta, miasta otoczonego murami obronnymi od strony wschodniej, tam gdzie łatwiej można było się do niego dostać podwójnymi murami obronnymi, dodatkowo całe to założenie otoczone było fosą i rozlewiskami rzeki Nidy. Te walory obronne terenu, w którym powstała Nidzica, Neidenburg, Niborg, wykorzystywali już pierwotni mieszkańcy tych terenów jeszcze przed kolonizacją krzyżacką, czyli Sasinowie. Sasinowie mieli w tym miejscu, gdzie dzisiaj podziwiamy zamek, jakieś grodzisko, jakiś gród, w którym mogli się chronić na wypadek ataku wrogich plemion, czy chociażby przybyszy z Mazowsza. Później krzyżacy zbudowali w tym miejscu drewnianą strażnicę, a potem powstała ta murowana budowla. To jednak, co jest fenomenem na skalę europejską, a właściwie nawet światową, znajdowało się pod tymi budynkami. Ten fenomen zaskoczył później budowlańców, którzy kilka wieków później próbowali przebudować centrum Nidzicy, a zaraz potem poinformowanych przez nich archeologów. Otóż kilka metrów pod ziemią odkryto całe mnóstwo tego typu ganków postawionych do góry dnem. Na początku zastanawiano się, cóż to jest za konstrukcja. Potem, kiedy prowadzono badania archeologiczne, to okazało się, że w przekroju wygląda to mniej więcej tak, że pod budynkami położone są najpierw grube drewniane, najprawdopodobniej dębowe pale, a na nich w takiej glinianej zalewie zatopione jest mnóstwo garnków stojących blisko siebie i te garnki są odwrócone do góry dnem. Dopiero później była taka polepa gliniana, warstwa piasku i bruk i na tym dopiero budowano budynki. Okazało się, że jest to izolacja termiczna, która miała chronić budowane tutaj budynki przed wilgocią, przed podciąganiem tej wilgoci. Nawet po dzień dzisiejszy w wielu miejscach Nidzicy, kiedy kopiemy, bardzo szybko pojawia się woda w ziemi. Dlatego też już wtedy, w średniowieczu, krzyżacy zadbali o tego typu izolację termiczną z tych glinianych garnków. I z tego co wiem, tego typu fenomen technologiczny można zaobserwować na terenie państwa krzyżackiego tylko tu, w Nidzicy. Oczywiście rodzi się pytanie, co tu na zamku w Nidzicy działo się podczas bitwy pod Grunwaldem. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że podczas całej kampanii wojennej roku 1409 do 1411 Nidzica i jej okolice były przede wszystkim miejscem wzmożonej działalności szpiegowskiej. W 1409 roku prokurator siedzący tutaj na zamku w Nidzicy donosił do komtura Ostrudzkiego, że w Nidzicy pochwycono szpiega. Szpiega, który przybył tutaj w przebraniu księdza.
Podawał się za lekarza, ale zdradziło go to, że mimo swoich 27 lat nie umiał jeszcze czytać mszy świętej. I po tym bracia zakonni domyślili się, że jest to ktoś, kto udaje tylko księdza czy też lekarza. Szpieg ów być może na torturach zdradził krzyżakom, że przysłany został z Mazowsza, aby dowiedzieć się, jakie przygotowania do wojny są tutaj czynione. Czy miasta są obwarowane, czy zbierani są zaciągnięci. Ciężni. Strona krzyżacka również nie pozostawała bierna. Szpieg krzyżacki z Mazowsza donosił natomiast, że książę Janusz nakazał oznaczyć poprzez zaciosywanie drzew, nacinanie drzew, oznaczyć wszystkie drogi prowadzące z Mazowsza do państwa krzyżackiego. Wszystkie drogi na Działdowo, Nidzice, Szczytno. Inni szpiedzy donosili, że nad Narwią książę Witold gromadzi swoje wojsko i jest gotowy do wkroczenia do państwa krzyżackiego właściwie w każdej chwili. Jeśli natomiast chodzi o samą bitwę pod Grunwaldem, czyli lipiec roku 1410, to niemieccy, XIX-wieczni historycy twierdzili, że to zamczysko zostało zdobyte już 8 lipca, a więc kilka dni przed bitwą, która odbyła się 15 lipca. Natomiast polski dziejopis nie wspomina nic o zdobywaniu zamku w Nidzicy. To był nowy zamek, miał zaledwie kilka lat, a zatem na pewno polski dziejopis chętnie opisałby tą wiktorię wojsk polsko-litewskich. Skoro więc w polskich źródłach jest cisza na temat zdobywania przed bitwą tak wielkiego zamczyska, jakim był zamek w Nidzicy, dlatego też historycy zakładają, że zamek w bliżej nieznanych okolicznościach poddał się wojskom polsko-litewskim po bitwie pod Grunwaldem po 15 lipca. Król Jagiełło przekazał ten zamek oraz tereny wokół Nidzicy księciu Januszowi, księciu mazowieckiemu. Jednak strona mazowiecka niedługo cieszyła się posiadaniem tego zamku i tych terenów, dlatego że już prawdopodobnie pod koniec września krzyżacy odbili i zamek, i otaczające go okolice. Obserwując rozmach tego zamku, trzeba powiedzieć, że działał tutaj wybitny mistrz budowlany, który połączył elementy niewielkiego zamku krzyżackiego z tym głównym domem, gdzie na pierwszym piętrze znajdowały się sale reprezentacyjne, gdzie na strychu był spichlerz, z elementami bardzo innowacyjnymi, czyli chociażby z tym imponującym wjazdem bramnym, gdzie fasada była reprezentowana przez dwie ogromne wieże z elementami romanizującymi. Niestety, te nowatorskie rozwiązania nie zostały wprowadzone w innych zamkach budowanych na terenie państwa krzyżackiego, gdyż po klęsce krzyżaków pod Grunwaldem odnieśli oni nie tylko militarną, ale również polityczną i ekonomiczną klęskę, co zakończyło również ich budowlany rozmach. Nidzica jako miasto pogranicza, brama wjazdowa na Warmię i Mazury, jak często mówi się o niej, była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. Jednak jeśli chodzi o zamek i jego historię, to największych spustoszeń nie dokonały tutaj wojska litewsko-polskie w czasie wyprawy na Grunwald, nie dokonali dużych spustoszeń Szwedzi, ale największych spustoszeń dokonali tutaj Francuzi, a dokładnie wojska napoleońskie, które wkroczyły do Nidzicy po raz pierwszy 28 grudnia 1806 roku. Wtedy na czele wojsk napoleońskich, które zajęły to miasto, stał marszałek Ney. W kolejnym roku, w roku 1807, w zamku stacjonował chociażby polski korpus obserwacyjny dowodzony przez generała Zajączka. Po raz drugi wojska napoleońskie pojawiły się w tym mieście w latach 1812-1813, a zatem niedługo po swoim pierwszym pobycie, a ten drugi pobyt związany był z wyprawą na Rosję. Podczas tego drugiego pobytu zamek był jeszcze bardziej zdewastowany niż podczas pierwszego. I właściwie po tym drugim pobycie wojsk napoleońskich zamek zaczynał obracać się w ruiny.
W tym okresie istniało duże niebezpieczeństwo, że zamek w Nidzicy przestanie istnieć. W tamtym czasie nie było takiego pojęcia ochrony zabytków, jakie dzisiaj znamy. Jeśli taki zabytek nie był czyjąś własnością, to często służył za miejsce pozyskiwania materiałów budowlanych, za taki kamieniołom. I ten zamek mógł być również w ten sposób potraktowany. Ale znalazła się wybitna postać. Radca sądowy, nidzicki radca sądowy, Ferdynand Tymoteusz Gregorowius, który uratował ten zamek od zguby. Musiał być to wybitny człowiek o szerokim horyzoncie, który wiedział, że pamięć buduje tożsamość i trzeba dbać o to, co wybudowały wcześniejsze pokolenia, co stworzyły wcześniejsze pokolenia. Dlatego też zdobywając odpowiednie wsparcie ze strony władz, postanowił nadać temu miejscu nowe przeznaczenie, nowy charakter. Aby zamek nie obrócił się w ruinę, postanowiono, że w jego wnętrzach zostanie stworzony sąd oraz przylegające do niego więzienie. Na zamku powstały również mieszkania dla pracowników więzienia, chociażby dla dyrektora tej placówki, czy też kierownika. I tak oto w latach 1829-1830 ten zamek wyremontowano i do roku 1845 było tu właśnie więzienie i sąd. W tym miejscu dotykamy również trochę polskiej martyrologii, dlatego że w okresie II wojny światowej w celach tego więzienia, za tymi grubymi gotyckimi murami przebywali chociażby polscy robotnicy przymusowi, którzy siłą zostali ściągnięci tu do Prus Wschodnich, aby pracować u poszczególnych rolników, bauerów, w gospodarstwach, w przedsiębiorstwach. Niektórzy z nich nie chcieli tego robić, szczególnie kiedy ten bauer czy też pracodawca był kimś złym, był złym człowiekiem i źle traktował takiego robotnika. Często kobiety, mężczyźni, którzy próbowali wrócić, uciec do swoich rodzinnych domów, chociażby na pobliskie Mazowsze, po złapaniu, jeśli puszczono ich z życiem, zamykani byli tutaj, w nidzickim więzieniu. Są takie świadectwa, są takie historie opowiedziane przez świadków. Ferdynand Tymoteusz Gregorowius dbał nie tylko dobrze o zabytki, o nidzicki zamek, ale dbał równie dobrze o wychowanie swoich dzieci, swoich synów. Jego dwaj synowie byli wybitnymi postaciami, jeśli chodzi o historię tego miasta. Jeden z synów, Ferdynand Gregorowius Adolf, napisał historię średniowiecznego Rzymu, za co otrzymał tytuł honorowego obywatela tego miasta. Natomiast drugi z synów, Juliusz, który był pułkownikiem pruskiej armii, napisał monografię Nidzicy pod tytułem Die Ordenstadt Neidenburg in Ostpreußen. Ten z synów, który był honorowym obywatelem miasta Rzymu, postanowił w swoim testamencie z roku 1889, że cały jego majątek oraz dochody z jego książek zostaną przeznaczone na wychowanie biednych dzieci z Nidzicy, niezależnie od konfesji religijnej. W tym testamencie zastrzegł jednak, że z tej sumy, którą przekazuje miastu, miasto powinno wybudować jego ojcu pomnik, który będzie upamiętniał jego rolę w ocaleniu zamku. Miasto wywiązało się z tego obowiązku w roku 1912, a więc na 2 lata przed wybuchem I wojny światowej, stawiając na wzgórzu zamkowym ten okazały pomnik. Na tym pomniku czytamy, że poświęcony jest on właśnie opiekunowi zamku, powiatowemu radcy sprawiedliwości Ferdynandowi Tymoteuszowi Gregorowiusowi. Ale w tym pomniku też swoje miejsce spoczynku znalazły prochy jego dwóch synów, Ferdynanda oraz Juliusza. W ten oto sposób miasto uczciło tych wybitnych mieszkańców. Pomnik jest tak skonstruowany, że można sobie na nim usiąść i zadumać się nad niełatwą historią nidzickiego zamku.
tylko to kończymy. Krótką opowieść o przebogatej historii tego zamku. Mam nadzieję, że czujecie się zachęceni, aby kolejny raz, planując wyprawę na Mazury, zawitać również tutaj.